Czy macie czasem tak, że gracie jakąś bitwę i nagle ni stąd, ni zowąd dzieje się coś, czego nigdy wcześniej przez kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy bitew nie widzieliście i jesteście pod wrażeniem? Ja właśnie miałem tak z tą potyczką na radzieckim czołgu średnim, ale nie będzie to STG, lecz obiekt 416. Można powiedzieć, pojazd troszeczkę zapomniany, ale bardzo potężny, niedoceniany przez graczy, bo wymaga specyficznego stylu gry jak na czołg średni. No i ma wieżę z tyłu, a to też wielu czołgistom się nie podoba, na przykład tej KW-2. To wyglądało jak miskik troszeczkę, ten kolega mało ogarnięty. Ciekawe, o co mu chodziło. Mniejsza. Obiekt 416 to jest czołg średni, który ma kilka mega zalet i trzeba o tym pamiętać, ale najważniejszą jest chyba jego kamuflaż. Wyobraźcie sobie, że pojazd ten ma kamuflaż lepszy niż niektóre czołgi lekkie. Praktycznie taki sam jak STRVS-1. A sami dobrze wiecie, jak tego Szweda premium trudno wykryć. A tu macie czołg średni, który ma wyśmienite działo i to też jest warte podkreślenia. Jakie to jest działo, słuchajcie? To jest działo 100 mm. I oczywiście nie mamy tutaj 400 damage'a, jest za to 320, ale nie to się liczy. Liczy się to, ile macie przebicia. Na pocisku zwykłym AP 201, a na złocie 330. To jest kosmos. Na 8 tierze penetracja, której nie ma, słuchajcie, Lewandowski, której nie ma i 7. Coś niesamowitego na medzie, który jeszcze może objeżdżać i tak dalej. Mimo tego, czołg ten nie ma pancerza i kolega o tym się doskonale przekonał. Zebrał na dzień dobry od Chariotera, Cromwella, IMX-a, no i nic się nie odbiło. Niestety, pojazd ten nie wyróżnia się dwoma rzeczami, HP-kami i pancerzem. To są na pewno jego słabe strony, ale mimo wszystko udaje się zrobić już dwa fragi i na tym ogrysku jako tako sobie żyjemy. O co będzie chodziło w tej bitwie, to nie powiem, no bo to byłoby bez sensu. Musicie to sami zobaczyć i zaraz zobaczycie na pewno, ale zwróćcie uwagę, co się dzieje. Rywale już teraz widzimy, że jadą środkiem i to nie jest tam jeden czołg, dwa czołgi, tylko co najmniej trzy czołgi jadą środkiem, więc tutaj zaraz będzie prawdziwa imprezka. Poza tym wiemy o tym, że Defender zbliża się na naszą bazę od lodowca, ale flanka jest przyciśnięta przez Igla, Orła i jeszcze parę innych czołgów. Zobaczymy, czy nasi tam się wybronią. Co w takiej sytuacji? No, dobrze byłoby się wycofać, zająć pozycję defensywną, przykampić się, no i wykorzystać właśnie działo, kamuflaż, te nasze najlepsze atuty. Defender zebrał solidne bęcki, widzimy już go na ogrysku, tak naprawdę dwa strzały go nie ma raz i jeszcze jeden pocisk, hit, powinien sprawę załatwić. O, jeszcze Arta mu rąbnęła, ale to był ten IMX, bo tam 100 damage'a, prawie tego nie odczuł. I to jest akurat cel, co jest bardzo istotne, w który lepiej nie strzelać z amunicji hit, lepiej walić pociskami AP, bo możemy przy okazji zdjąć gąskę i nie wejdzie w bok za zero. Widać, że bohater to nie jest jakiś tam koleś uparty na golda, tylko mądrze zarządza amunicją, wykorzystuje jej atuty w zależności od sytuacji. Rywale zbliżają się do naszej tutaj bazy. Już teraz widzimy KW-2, która prawie dojechała. My tutaj kombinujemy coś ze skał, ale wydaje się, że lepszym pomysłem byłoby wjechanie w krzaki właśnie. Kolega teraz będzie mógł już w niej się zakampić i tylko czekać, jak rywale wyjadą. Z czego słynie ta pozycja? No na pewno z tego, że od lat widzimy tutaj Artę, która może wygrać pojedynek 1-1, kampiąc po prostu w tych krzaczorach. Jej się nie wykryje, nawet po strzale Arta bywa niewykryta. I kolega nie ma może siatki maskującej, czy ma perki na kamo, pewnie ma, bo ma 3 biegłości, więc dużo tym na pewno gra. No tylko nie docenia jednej rzeczy. Choć, no to było akurat sprytne. Połamał drzewa, pamiętajcie, że połamane drzewa dają nam kamuflaż. Chciałem zwrócić uwagę na to, że jeżeli się porusza, to jako czołg średni traci kamuflaż. Pamiętajcie, czołgi lekkie nie tracą kamuflażu podczas jazdy, ale czołgi średnie, ciężkie, te deki Arta już tak, więc lepiej jest się nimi nie ruszać, wtedy mamy lepszy kamuflaż. Na pewno najgorszy jest podczas strzelania, ale co nie zmienia faktu, że
no najlepiej byłoby po prostu kampić i nieruchomo strzelać. Na razie rywale nas nie widzą. Zobaczcie, że mamy tutaj aż 5 pojazdów, z czego kilka jest na hita. Eagle zdjęty, Centurion na hita, KW2 na 3 dobre strzały, teraz już 2. I rywale kompletnie nie doceniają naszej miejscówki i zbierają raz za razem. KW2 dobite, podjeżdża Defender, oczywiście trzeba go zdjąć, kolega już rotuje amunicją, ładuje na niego pocisk goldowy, no bo wiadomo, że to jest najważniejsze, aby zdjąć porządny czołg. I mimo tego, że to był gold, mamy rykoszet, no to jest pancerz Defendera, teraz dolna płyta, tu powinno wejść spokojnie, dolna płyta wchodzi, fantastycznie, teraz KW8-5. Ja zwrócę jedną rzecz, trzeba to podkreślić, bo to jest najważniejsze tak naprawdę. Jeżeli KW8-5 pojedzie za wysoko, to krzaki nie będą nas zasłaniały od góry i nas wykryje, więc trzeba było go zdjąć, bo mógłby nas wykryć, gdyby wjechał wyżej. A teraz znowu dylemat, Charioter czy... Oj, oczywiście Charioter, bo 8 tier, no i do tego szybszy, więc może do nas podjechać i nas wykryć. Dobre strzelanie, teraz Oi jest na hita. Wiemy również, że Centurion jest na hita. Podjeżdżamy delikatnie bliżej, cofamy się. Zobaczcie, kolega nie strzelił od razu. Fantastyczny frag. Znowu przemyślał to i wciąż pozostaje niewykryty. A co by się stało, gdyby strzelił od razu po wykryciu Oi? Mielibyśmy piękny frag obiekta 416. Zostajemy sami na 3 pojazdy, na Centuriona i na 2 arty. Kolega dalej przykampiony. Wiemy o tym, że Centurion nie ma dużo HP, dokładnie 200, wystarczy jeden pocisk goldowy i go nie ma, nawet wie, że wejdzie. Arta to samo na hita, raczej bez problemu, więc czekamy, czy ruszamy dupsko z tej miejscówki. No ja bym powiedział tak, trzeba podjechać bliżej, bo te krzaki nam zasłaniają. Pamiętajcie o tym, że to, że mamy kamuflaż od tych krzaków, nie oznacza, że my przez nie tracimy. To one nam zasłaniają ewentualny tutaj podgląd na bazę i może być tak, że koleś jest przed nami, a my go nie widzimy, szczególnie bez lornety, optyki i tak dalej. Także pamiętajcie, to działa w dwie strony. Wam daje kamuflaż, ale równocześnie utrudnia wykrywanie. Dlatego ważne jest, aby lightem stać w krzaku, a nie za krzakiem, a strzelając stać za krzakiem, wtedy kamuflaż od krzaka jest. Centurion zdjęty, ale właśnie kolega się ruszył, był wykryty, bo był też za blisko ten Centurion. No i Arta trafia nas raz. Dużo szczęścia, że to była akurat M44, a nie SU-14-1. I ruszamy dupsko z tej miejscówki. To nie jest dobre miejsce. 11 fragów na koncie. No medalu bohaterów Rosjan już nie będzie, ale to jest nieistotne, absolutnie. Popatrzmy na wynik 6000 damage'a 8 tierem średniakiem. My tu robimy wyciąg, to jest najistotniejsze. Więc czas upolować dwie arty. A jak się za nie zabierzemy? Wydaje mi się, że bardzo często zdarza się, że arty jadą lodowcem i wjeżdżają na kapa, więc nie odjeżdżałbym za daleko od bazy, bo jak wjadą w dwójkę, to może być szybki koniec bitwy i porażka w smutnym stylu. Pamiętajcie, jeżeli jedna arta wyjdzie na kapa, ogólnie jedna będzie żyła, to nawet jeżeli będziemy po drugiej stronie mapy, to wrócimy, nie ma problemu. Tylko ważne jest, aby zdjąć jedną artę, a potem już na spokojnie. Najważniejsze, nie odjeżdżamy za daleko od bazy, kiedy są dwie arty i wiemy o tym, że nie widzimy którejś ze stron. W tej sytuacji kolega zaryzykował bardzo według mnie, no bo nie wiedział o tym, czy ktoś nie jedzie przypadkiem od linii 1-2, ale może w razie czego jeszcze wrócić od środka, prawda? Mostem. Wychylamy się, patrzymy, często arty są ustawione w tym krzaku na tej półce na C2, C3. No ale tam chyba tej arty nie ma, albo też ma sobą załogi i nas nie widzi. Wychylamy się, pamiętajcie, mamy bardzo dobry kamuflaż, więc wykryć nas nie będzie łatwo. Ale martwiłbym się o plecy. O, tutaj coś się dzieje z tą kamerą, jakieś bugi. Lagi tutaj nie są, bo kolega ma ping. Nie, to był lag też. I zaczyna się presja. Baza przejmowana. Oby tylko zaraz nie wjechała tam druga arta. Mówiłem o tym właśnie na tej mapce, to jest non-stop ta sama sytuacja. Arta wjeżdża na bazę, bo nie widzimy jednej ze stron. Wynika to w dużej mierze też z tego, że są trzy tak naprawdę naturalne strony, z których można przejechać i te arty też nie są jakieś wolne, więc można spokojnie powiedzieć, że
mogą chcieć wjechać na kapa. Podjeżdżamy bliżej, pamiętajcie. Jesteśmy na hita. Nawet odłamki, nawet strzał obok nas może nas zniszczyć, więc powoli. Powolutku. Tu jest dużo wraków. Jest arta M44. Zdjęta. No i teraz szybki ruch. Szybki ruch, nie mamy pojęcia, gdzie jest arta, więc nie chowałbym się za skałą żadną, bo to może być słabe. Bączek w lewo, bączek w prawo. Podjeżdżamy do skały tutaj, ale cholera wie, gdzie jest ten radziecki kicker. No nie strzelił tutaj chyba. Na szczęście dla nas, no kurde. Mogłoby być słabo, a tak. Uspokoiliśmy grę. I lecimy chyba na jego bazę. Do końca bitwy 4 minuty. Kolega klika, że tutaj coś się dzieje przed nim na D6. Może wskazuje ewentualnie trasy, z której będzie chciał zaatakować od lodowca. Nie mam pretensji, to nie jest głupie. Ale tak mi się wydaje, że ta arta, ten Su-14... O, proszę bardzo, jest! 350 HP, jeden strzał high i go nie ma. Mierz długo. Weszło. Kurde, ale go wyczuł. Ja już myślałem, że on też będzie chciał jechać na naszą bazę tym kickerem i dlatego nie strzelił, a tu się okazuje, że kolega go wyczuł doskonale. 13 fragów wygrana. No i powiem tyle. Jeżeli ktoś uważa, że to jest słaby pojazd, to ta bitwa powinna sprawić, że zmieni zdanie. No naprawdę, no to jest kurde kosmiczny czołg, ale nie do typowej gry średniakiem na pierwszej linii, gdzie jedziemy, zbieramy, bo tam kolega stracił prawie 90% hapa. Więc tyle chciałem powiedzieć. Mam nadzieję, że potyczka wam się spodobała. Według mnie bardzo sympatyczna. Życzę miłego dnia i do zobaczenia. Cześć!